Bardzo miło powitać Państwa na konferencji Ruchu Palikota. Ze mną przewodniczący Janusz Palikot i od razu oddaję mu głos, żeby rozpoczął ważne oświadczenie. W piątek dojdzie do spotkania Aleksander Kwaśniewski, Marek Siwiec, Janusz Palikot w siedzibie Fundacji Prezydenta Kwaśniewskiego Dalej Przyjaciół o godzinie 15, a o godzinie 16 zapraszamy media na konferencję, gdzie przedstawi Pan Prezydent Kwaśniewski swoją decyzję dotyczącą tego, czy i w jakim zakresie zaangażuje się w tworzenie Centrum Lewicy, tworzenie list do Europarlamentu i w budowanie alternatywy dla PiS-u, dla partii rządzącej, dla głównej partii opozycyjnej. Chciałem dzisiaj zaapelować na te dwa dni przed tą decyzją Aleksandra Kwaśniewskiego, zaapelować do SLD i do Leszka Millera, aby mieli odwagę stanąć razem z nami. Aby mieli odwagę wspólnie z Aleksandrem Kwaśniewskim i ruchem Palikota stworzyć właśnie faktyczną alternatywę dla PiS-u. Już raz tak zrobiliśmy całkiem niedawno wspólnie z SLD i z Leszkiem Millerem. Wystąpiliśmy na wiecu przeciwko faszyzmowi czy neofaszyzmowi w Polsce. Było to możliwe, zostało to bardzo dobrze odebrane. I tak samo jest możliwe połączenie nas wszystkich w tej idei nowej Centrum Lewicy. Jest to możliwe, jest to potrzebne. Jest ogromne oczekiwanie opinii publicznej na tego typu inicjatywę. Jest, wydaje się, dość duża determinacja Aleksandra Kwaśniewskiego, żeby w tym pomóc. I pozostaje tylko pytanie, czy my będziemy się chowali za bezpiecznymi szyldami własnych partii. Bo oczywiście to bardzo wygodnie być przewodniczącym ruchu Palikota czy SLD i z tej pozycji bronić swojej obecności w polityce. Ale prawdziwa cnota próby ponadpartyjnej się nie boi i ma odwagę stanąć poza tym szyldem, poza tym bezpieczeństwem, jaki daje dana organizacja partyjna. I to, co jest naprawdę dobre, da sobie radę w każdej formule. Więc i apeluję i proszę Leszka Millera o odrzucenie różnych animozji i uprzedzeń i twarde po prostu zmierzenie się z tym wyzwaniem, jakie rysuje Aleksander Kwaśniewski. Uważam, że jeśli tego nie zrobimy, to niezależnie od tego, jak bardzo sami umocnimy lub nie swoje pozycje w dotychczasowych partiach, nie zbudujemy prawdziwej nadziei na odsunięcie Platformy i PiS od władzy. Dzisiaj Sejm przyjął pakt fiskalny i wspólnie i Leszek Miller, i jego ugrupowanie, i ja, Ruch Palikota, głosowaliśmy za paktem fiskalnym. I chyba trudno o lepszy przykład pokazania, jak słaba jest ta władza, jak wystąpienie wczorajsze Donalda Tuska w debacie i cała argumentacja strony rządowej. Jeśli potrzeba byłoby jakiegokolwiek innego, lepszego pretekstu, to właśnie on jest. On pokazuje, że to jest coś więcej niż tylko ambicje Millera, Palikota czy Kwaśniewskiego. To jest po prostu rzeczywiście pewna racja stanu. Znaczy pozostawienie Polski w rękach Donalda Tuska i jego ekipy oraz w opozycji z liderem Jarosławem Kaczyńskim, no to jest te kolejne 6 lat, po których będzie tak jak teraz. Wydamy gigantyczne pieniądze i będziemy mieli stagnację gospodarczą. Chcemy przełamać to rozdawnictwo i zamienić się w przyszłość, w rozwój naszego społeczeństwa i wzrost zamożności kolejnych pokoleń Polaków, to musimy przekroczyć te egoizmy. Ja jestem do tego gotów razem z moim środowiskiem politycznym i apeluję do Leszka Millera o to samo. Dziękuję bardzo. Jeszcze trochę z innej beczki, ale ważny komunikat mam do odczytania. Jest to oświadczenie w związku z wczorajszym incydentem, do jakiego doszło na Uniwersytecie Warszawskim. Ruch Palikota z oburzeniem przyjął incydent, do jakiego doszło w trakcie wykładu profesor Magdaleny Sierody. Grupa ekstremistów, nacjonalistów wdarła się na teren Uniwersytetu Warszawskiego i usiłowała zakłócić to spotkanie. Radykalne bojówki skrajnej prawicy coraz częściej i coraz bezczelniej demolują porządek demokratyczny w Polsce.
takim działaniom trzeba się przeciwstawić na każdym kroku, zanim będzie za późno. W związku z tym oczekujemy od wszystkich postępowych sił politycznych w Polsce stanowczego potępienia tego typu ekscesów. To jest stanowisko ruchu pani Kota w tej sprawie. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Barbara Bartel, WP Radio Chicago. W takim razie, czy to jest zrozumiałe, że będą wspólne listy do Europarlamentu, SLD i Ruch Palikota? No, ja bym chciał, żeby tak było. To jest właśnie apel po to, żeby do takiego scenariusza doszło. Obawiam się, że dotychczasowe deklaracje Leszka Millera i SLD, także po spotkaniu Miller-Kwaśniewski, to były raczej deklaracje, że będzie oddzielna lista SLD i oddzielna lista Kwaśniewskiego i Ruchu Palikotu. Więc ja chciałbym po raz ostatni przed tym piątkowym wydarzeniem zaapelować do Leszka Millera i do SLD, żeby dać szansę tym wspólnym listom, że my jesteśmy gotowi. Aleksander Kwaśniewski wielokrotnie o tym mówił też. Problem być może jest w stanie rozwiązać właśnie SLD i Leszek Miller, deklarując, że są gotowi do tego typu szerokich rozmów. Ja w tym czasie, w tych ostatnich kilku miesięcy spotkałem się i z przedstawicielami SDPR-u, i Unii Pracy, i Racji Polskiej Lewicy, i Unii Lewicy, i wielu innych ugrupowań, z którymi zawiązaliśmy jako Ruch Palikota porozumienia różnego rodzaju. I oni wszyscy w tych rozmowach, które przygotowywały te porozumienia, apelowali o to, żeby tworzyć szeroki obóz centrolewicy, bo to właśnie skutecznie odsunie Platformę i PiS od władzy i od opozycji. No i muszę powiedzieć, o ile jest dosyć powszechna akceptacja we wszystkich mniejszych i większych ugrupowaniach, żeby powstała taka wielka lista i wielka centrolewica, to wciąż takim hamulcowym do tej pory przynajmniej była SLD i Leszek Miller. Ja dzisiaj apeluję do niego, żeby on po prostu miał odwagę. Czas się odwalić, czas stanąć po prostu naprzeciwko tej areny politycznych zmagań i po prostu bez żadnego kaftana bezpieczeństwa, jakim jest własne ugrupowanie partyjne, stanąć do rywalizacji w szerokim po prostu obozie centrolewicy i co prawdziwe to wygra. I wspomniał pan, panie przewodniczący, że przyjęcie paktu fiskalnego jest, o pakcie fiskalnym, a moje pytanie, czy przyjęcie paktu fiskalnego jest ograniczeniem suwerenności w Polsce? Dziękuję. To jest oczywiście bardzo dobre pytanie, bo to był wielki test patriotyzmu. Czy mamy do czynienia z głupim patriotyzmem, prymitywnym patriotyzmem reprezentowanym przez PiS Jarosława Kaczyńskiego? Patriotyzm, który się sprowadza do machania szabelką na granicy gruzińsko-rosyjskiej i nadymania się, że jesteśmy wielkim mocarstwem, księstwem polsko-litewskim między Niemcami i Rosją? Czy mamy do czynienia z mądrym patriotyzmem? Ten mądry patriotyzm sprowadza się do następującego pytania. Będzie dla Polski lepiej, jeśli będzie granica niemiecko-polsko-rosyjska, co chce Jarosław Kaczyński, przeciwnicy paktu fiskalnego, czy będzie lepiej dla Polski, że będzie granica Unia Europejska-Rosja? Nasza odpowiedź patriotyczna dzisiaj jest taka, że tylko drugi wariant daje Polsce suwerenność i bezpieczeństwo w ramach Unii Europejskiej. Pierwszy wariant to jest takie właśnie kozactwo Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Kaczyńskiego. To już nieraz doprowadziło do nieszczęścia w naszej przeszłości, bo często ten sposób tego głupiego patriotyzmu się w Polsce formułował. Nie ma zgody na głupotę. Patriotyzm wymaga od nas mądrości, a ta mądrość to dzisiaj Niemcy wewnątrz Unii Europejskiej, Polska z Niemcami w Unii Europejskiej, granica z Rosją. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, w tym momencie zaczyna się pierwsze czytanie nowelizacji kodeksu karnego, mowa o nienawiści. Czy wy popieracie ten projekt Platformy, czy chcecie wprowadzać jakieś zmiany do niego? My nie popieramy tego projektu. W tej sprawie Robert Wielu przedstawi nasze stanowisko jako poseł sprawozdawca stanowiska klubu. A nie popieramy go z dwóch powodów. Po pierwsze jest to propozycja, która nakłada nowe zapisy w kodeksie karnym. A my generalnie, filozoficznie, jeżeli chodzi o podstawowe funkcje społeczne, uważamy, że im mniej zapisów w kodeksie karnym, tym lepiej. Problemy trzeba rozwiązywać nie przez paragrafy w kodeksie karnym, od tego był PiS i 4 RP. My chcemy skreślenia paragrafu o obrazie uczuć religijnych, obrazie funkcjonariusza i tak dalej. Sejm to odrzuca, ale to jest nasza filozofia. Jest to, że generalnie nie mieści w filozofii Ruchu Palikota. Karanie jako polityka społeczna. Nie. Polityka społeczna jako dialog, jako kampanie społeczne, tak, a nie jako karanie. Moment. I to jest co do takiej ogólnej filozoficznej ramy przeciwko kolejnym zapisom w kodeksie karnym. Po drugie, jest bardzo źle przygotowany ten zapis, bo on próbuje zdefiniować coś, czego się nie udało zdefiniować w żadnym innym kraju.
a mianowicie nabyte i wrodzone cechy osobiste. Prawda? I w oparciu o nie rozstrzygać, czy ktoś je narusza, czy nie, i mamy do czynienia z mową nienawiści. Wszystkie organizacje, które to opiniowały, także ze środowisk, które najdłużej i najbardziej walczą o ograniczenie mowy nienawiści ze względu na płeć w szczególności, są przeciwne tej formule, tej kategorii, tak trudnej do zdefiniowania. Nie ma żadnych pozytywnych opinii w tej sprawie. W związku z tym byśmy paradoksalnie wydali dziecko z kąpielą. Znaczy chcąc pomóc w tej sprawie, byśmy prowadzili coś takiego jak obraza uczuć religijnych. Coś bardzo niejasnego, mętnego, co by w konsekwencji prowadziło do tego, że na przykład lepsze czy gorsze dzieło sztuki, które narusza jakoś tabu religijny, no jest, może być z punktu widzenia kodeksu karnego przedmiotem postępowania i krytyka estetyczna jest niemożliwa, bo pan nie może krytykować kogoś, komu grozi kilka lat więzienia. To samo stałoby się z tego typu zapisami. Ta formuła zaproponowana w tej ustawie jest tak szeroka, że uniemożliwia skuteczne egzekwowanie tego. Miałby pan to samo, zarzuty właśnie, że coś jest mową nienawiści, a co jest aktem artystycznym, performatywnym, czy jakimkolwiek innym. Zamiast tego wszystkiego mielibyśmy dyskusję, czy ktoś podlega kodeksowi karnemu, a nie czy to jest dzieło sztuki, czy nie. Ale zgadza się pan, że z mową nienawiści w jakiś sposób walczyć trzeba? Tak, to nie ulega wątpliwości. Zaproponowaliśmy septalog, jak pan pamięta, i staramy się być wierni. A wie pan, że to pan jest wymieniany jako jeden z tych ludzi, którzy używają języka, mówiąc delikatnie, średnio parlamentarnego w parlamencie, i że to pan powinien od siebie zacząć zmianę? Tak, staram się, ale czasami życie przynosi takie próby, w których człowiek musi powiedzieć to, co myśli większość Polaków, a nie to, co jest w słowniku języka polskiego zakwalifikowane do ładnych sformułowań. Proszę bardzo. Jeszcze Maciej na Bitofen 24 chciałem zapytać jeszcze o pewien incydent na wykładzie Magdaleny Środy. Ja rozmawiałem tutaj z posłami prawicowymi, oni mówią, że to najprawdopodobniej, ponieważ jesteście państwo obecni w konflikcie, to prawdopodobnie była prowokacja bojówek Palikota i że oni się poprzebierali, żeby nie zostać rozpoznani, rozumie pan? I że to w zasadzie wy po prostu. To taka klasyczna prowokacja bolszewicka, nazwijmy, rzecz powinien. Dobrze. W tym tygodniu, w tym celu, kiedy ja przejechałem 2150 km, byłem na spotkaniu w Pabianicach w ramach naszych spotkań gospodarczych z Łukaszem Gibałą na Radzie Krajowej Unii Pracy i na później spotkaniu w Białymstoku. A Andrzej Rozenek w tym samym czasie też w części z Łukaszem Gibałą był w Stalachowicach i w Ostrowcu Świętokrzyskim. Też w ramach naszej polityki gospodarczej. Na niektórych z tych spotkaniach, prawie każdym, pojawiają się bojówki ONR. Pojawiają się ci sami ludzie, mówią dokładnie te same teksty, czy wyglądają tak samo, mówią tak samo, zachowują się tak samo. W Pabianicach na przykład to wyglądało w ten sposób, że najpierw siedzieli na początku spotkania, po czym stali, zaczęli głośno stukać szklankami, które były obok, żeby zakłócić, niby że chcą sobie coś nalać do picia. Jak ktoś im zwrócił uwagę, to na chwilę siedli, po czym znów stali i wykrzykując tylko Hołota głosuje na Palikota, wyszli z sali. Ten scenariusz się powtórzył w ciągu moich ostatnich 12 miesięcy, nie wiem, pewnie ze 100 razy. Na różnych moich spotkaniach byli przedstawiciele ONR-u, mniej więcej tak samo się zachowując, małymi drobiazgami. Na ogół nie dochodzi do aktów fizycznej przemocy, do próby zagłuszania i do jakiegoś rodzaju obrażania czy próby sprowokowania. Rzadko kiedy oni chcą zostać i podyskutować, prawie nigdy. Zapraszam, wsiądźcie, porozmawiajmy, powiedzcie, co was boli i w czym jest problem. Nie ma takiej formuły dyskusji. Podobnie wygląda to z tych zapisów, które widziałem w internecie, bo nie byłem na tym wykładzie. Z tego zapisu internetowego wygląda to dla mnie tak samo jak tych około 100 przypadków na naszych różnych spotkaniach. I kategorycznie oświadczam, że nie ma z tym nic wspólnego ktokolwiek z ruchu Palikota. My się tym nie zajmujemy. To dla prawicy różnica zdań prowadzi do takich wyniszczających wojen. Ja się mogę różnić z Magdą Środą w sprawie Wandy Nowickiej, ale ja się z nią nie różnię w sprawie feminizmu, czy roli kobiety, czy polityki społecznej, czy moralności w polityce. Te różnice nie są tak duże, a na pewno nie takie, żeby na siebie wysyłać bojówki. Proszę bardzo. Tomasz Grzegorski, Telewizja Superstacja. Panie Przewodniczący, po słowach Leszka Müllera, ona się pana nie bało się, po pańskich oskarżeniach wobec Leszka Müllera w sprawie więzień CIA, po wielu, wielu innych rzeczach, pan wie doskonale, że mógłbym wymieniać i wymieniać. Czy pan wierzy w to, co pan mówi, w ten swój apel,
bo jak sięgam pamięcią, pan chyba też przyznał mi rację, że dobrze między wami, jako liderami partii, to było w styczniu zeszłego roku, a tamtego czasu coraz gorzej. No ale wie pan, dzisiaj dzięki Wandzie Nowickiej siedzieliśmy obok siebie, było to największe zbliżenie liderów lewicy od dłuższego czasu. No i może ten jeszcze nie związek partnerski na pewno, ale to sąsiedztwo w ławie sejmowej będzie nas zbliżało dalej. No, mamy temperament, obaj jesteśmy liderami. Czasami właśnie to przybiera formę wspólnej manifestacji antyfaszystowskiej, czasami takich ciosów. Mi się wydaje, że ja jestem skłonny postawić taką tezę. To jest swoisty paradoks, że my ze sobą walczymy. Dlaczego? Po pierwsze, żaden wyborca ruchu Palikota nigdy nie zagłosuje na Leszka Millera i SLD i odwrotnie. To są kompletnie inne elektoraty. Zupełnie inne postawy. Jeśli ktoś jest prawdziwym wyzwaniem dla ruchu Palikota i dla mnie, to jest to Donald Tusk i Platforma Obywatelska i stamtąd będą wyborcy ruchu Palikota, a dla Leszka Millera Jarosław Kaczyński i PiS. Tu są przepływy elektoratów, tu są możliwości realnego powiększenia swojej bazy społecznej. My powinniśmy być naturalnymi sojusznikami w dokopywaniu Tuskowi i Kaczyńskiemu. I stąd ten apel. Jeśli się popatrzy na to trzeźwo, bez osobistych samczych czy jakichkolwiek ambicji, to my po prostu powinniśmy mieć naturalny sojusz. Że to się tak nie udaje, no ale dopiero rok mamy za sobą, to nie będzie moja ostatnia próba, jeśli ona się nie zakończy powodzeniem. Proszę bardzo. Agnieszka Rucińska, Polskie Rady, chciałam zapytać trochę inaczej. Kiedy panowie ostatnio rozmawiali w cztery oczy? Znaczy pan i Leszek Miller? Dzisiaj. I jak? Czy oprócz dzień dobry coś padło? Czy w tej sprawie panowie rozmawiali? Dyskutowaliśmy na przykład o dwóch kwestiach. Dyskutowaliśmy, myślę, że tu nie zrobię jakiegoś faux pas, ujawniając tą naszą rozmowę, bo ona miała charakter. Po pierwsze dyskusja o tym, jak zbudować większość dla zmiany konstytucji w sprawie euro. W związku z wczorajszą debatą i zapowiedziami prawicy, że oni zrobią wszystko, co się da, żeby nie doszło do powstania tej większości. I uważałem, że taką szansą jest referendum połączone z wyborami prezydenckimi w 2015 roku. Miller miał pewne wątpliwości, ale tak czy inaczej dyskutowaliśmy o tej kwestii, to po pierwsze. A po drugie dyskutowaliśmy o tym, czym naprawdę, jaka jest naprawdę sytuacja w Platformie, w związku z tym, że minister sprawiedliwości Gowin poprosił Tuska o zgodę na wystąpienie. I to jest oczywiście duża zmiana jakościowa w porównaniu z debatą sprzed miesiąca przy okazji związków partnerskich. No i to, więc tego typu rozmowy. Może nie są to jakieś przełomowe rozmowy, które prowadzą już do jakiejś, powiedzmy, zadziergnięcia jakichś więzi, ale no, zmieniły się poglądy przy wszystkich napięciach. Moim zdaniem trzeba rozmawiać. Może poza kamerami panowie się tak lubią po prostu? No nie, no mamy tak cały czas, jesteśmy między pan a ty. Co pewien czas mówimy sobie na ty, potem przez tydzień mówimy sobie na pan, potem znów na ty. Nie jest to taka jeszcze napisana historia naszych relacji. A propos tego elektoratu różnego, o którym pan wspominał, Leszek wielokrotnie Miller tłumaczył, że jakby te 2 plus 2 to nie jest 4 w polityce. To nie jest tak, że wy się połączycie z nimi i nagle ten elektorat się doda. Czy nie obawia się pan tego, że to jednak nie da dużej siły po prostu, że wyborcy SLD, którzy na pana nie zagłosują, obrażą się na SLD, a wyborcy pana obrażą się na pana, za to, że się pan połączył z Leszkiem? Jest takie ryzyko, dlatego ja nie uważam, że powinniśmy się łączyć na zasadzie, że całkowicie likwidujemy obecną formułę prawną. Niech SLD dalej będzie, niech ruch Palikota dalej będzie, ale niech osoba Kwaśniewskiego i ten projekt, przynajmniej na razie listy Europarlamentu, niech stworzy taką platformę, że przy jakichś negocjacjach, które są konieczne co do podziału tych różnych miejsc i tak dalej, czy po sprawach programowych znacznie łatwiej jest to uzyskać. Niech ten wynik po prostu jakichś negocjacji przełoży się na szeroką ofertę i zobaczmy, czy taka lista centro-lewicy wygra wybory w 2014 roku do Parlamentu Europejskiego. Bo jeśli wygra, a ja uważam, że wygra, to wtedy po prostu stajemy przed niesamowitą szansą, no, prawdziwej polityki, czyli prawdziwej zmiany. Zwycięstwa. Czy naprawdę dla Leszka Millera będzie honorem być zastępcą Tuska? Jeszcze tak pro forma chciałam zapytać pana jako wielkiego entuzjastę europejskiego, dlaczego pan wczoraj nie był na tej bardzo ważnej debacie? Nie byłem, ale po pierwsze nasze stanowisko jest znane w tej sprawie. My jesteśmy właśnie zwolennikami. Trochę to jest takie bicie piany w tym wczorajsza debata, jak pani wie, bo było wiadomo, kto co zrobi. Tutaj żadnej niespodzianki nie było. Po drugie, oczywiście miał świetne wystąpienie Witold Klepacz w naszym imieniu. Tak, bardzo dobre, bardzo
świetnie się przebiło w mediach, jak pani doskonale wie. A po trzecie, ja przygotowując piątkowe spotkanie z Aleksandrem Kwaśniewskim i Markiem Siwcem, musiałem wykonać całą masę spotkań. Muszę jeszcze wykonać do końca tego tygodnia. I w związku z tym niestety mam kalendarz potwornie zajęty, ale obserwowałem tę debatę z telewizji i wieczorem zresztą z nagrań i w pełni się orientuję, co się wydarzyło. Znaczy zawsze, jak zawsze doszedł do skutku ten właśnie głupi patriotyzm i patriotyzm mądry. Myśmy stanęli po tej właściwej stronie. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie mam pytań, to dziękuję bardzo.